Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami czytanie tygodniowe na czas od 5 do 11 września 2022 roku. Przygotowałam talię The Light Seers Tarot i talię Życie z Aniołami. Ok, proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Ok. No, zobaczmy, jakie tutaj przesłanie anielskie na ten tydzień, 5-11 września 2022 roku. Jakie przesłanie na ten czas dla nas? Jakie wskazówki? 5-11 września 2022 roku. Tydzień pełniowy. Cuda. Kochani, czas cudów przed nami. No piękna energia. Już czytam znaczenie tej karty. Cuda dzieją się codziennie na świecie, a teraz sami będziemy ich doświadczali. Cuda mogą być małymi i prostymi rzeczami, lecz uzdrawiają z wielką mocą wszystkie wymiary naszego istnienia. Nieograniczone możliwości cudów otwierają się dla nas właśnie teraz. Wiedzmy, że to nasza wiara czyni cuda, które dzieją się wszędzie i w każdej chwili. Uwierzmy w cuda, ponieważ jesteśmy jednym z nich, a doświadczanie cudów jest rzeczywistością tego świata. Oczekiwaliśmy cudów w swoim życiu, więc rozejrzyjmy się uważnie dookoła i pamiętajmy, że małe potrafi być wielkie. Niecierpliwie wyczekiwanie na cud jedynie oddala jego manifestację. Uwolnijmy się od oczekiwania i pozwólmy Bogu i aniołom na wybranie najlepszego czasu dla nas. Afirmacja. Nasza wiara w cuda tworzy cuda. No tak, no, myśl podąża za uwagą, więc warto skupiać się na tym, czego pragniemy, a nie myśleć w negatywie o tym, czego nie chcemy, bo to też się stwarza. Więc skupiajmy się na tym, czego pragniemy i niech te cuda w naszym życiu po prostu się dzieją. No, piękna energia na ten tydzień. Spodziewajmy się cudów, spodziewajmy się cudów. Okej, no dobrze, to będziemy zaczynać od panien. Drogie panny, co dla was? Panny, które mają urodziny w tym tygodniu, życzę wam, kochani, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia. Spełniajcie swoje marzenia, kochajcie, otwierajcie się na miłość, na dawanie wsparcia też innym i też otwierajcie się na to, by inni mogli wspierać was. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ściskam mocno. A dla wszystkich panien zobaczymy, co się pokaże, bo to i dla panien słonecznych, i dla panien księżycowych, dla osób też, które w znaku panny mają ascendent, Marsa czy Wenus, też to jest czytanie. Panna, 5-11 września 2022 roku. Co dla panien na ten czas? Panny, 5-11 września 2022 roku. Co dla was na ten czas, drogie panny? Król mieczy, 10 kielichów i kochankowie. Rada, czwórka kielichów i trójka była z przełożenia. Powiem wam, kochani, tak. Coś, na co czekaliście, może to jest właśnie ten cud. Może to jest ten cud, o którym była mowa tutaj w karcie anielskiej, prawda? Jeżeli nie słuchaliście, od razu wskoczyliście na swój znak, wróćcie do czytania anielskiego, to jest dosłownie 2 minutki, a ważna informacja tutaj idzie. Czekaliście właśnie na jakiś cud, na coś, że coś się uda, może, że ktoś wróci, bo jest król mieczy tutaj na początku, może czekaliście na właśnie jakieś wyznanie, na jakiś powrót, może tutaj w tym tygodniu to nastąpić. Albo przynajmniej takie właśnie ocieplenie uczuć. Też te karty mogą wskazywać dodatkowo na
wasze takie głębokie odkrycie, zrozumienie, czego tak naprawdę chcecie, co jest tym waszym paliwem, co daje wam szczęście, spełnienie, co jest tym waszym cudem życiowym. I tu w karcie kochanków też może być podjęcie takiej decyzji, to niekoniecznie musi oznaczać też spraw uczuciowych, mogą to być wasze sprawy jakieś inne życiowe czy zawodowe, prawda? Ale to jest takie głębokie zrozumienie, czego naprawdę chcę, za czym chcę podążać, co jest moją drogą życiową, prawda? Co jest dla mnie ważne. I radą tutaj jest czwórka kielichów, a czwórka kielichów mówi, no obudź się, droga panno, bo coś ci przelatuje koło nosa, prawda? Tutaj na tej karcie jest to fajnie pokazane, bo ta dziewczyna siedzi taka znudzona, już sama nie wie, czego chce, a tutaj ktoś jej udziela wsparcia, ona tego nie widzi. Jakaś szansa, uważaj, żeby ci jakaś szansa po prostu nie przepadła, droga panno, bo tu jest taka duża możliwość na polepszenie twojego bytu, na spełnienie właśnie, żeby jakiś cud właśnie nie przeleciał ci koło nosa. Więc zwróć też uwagę troszkę bardziej, ja bym powiedziała, zjedź z tych gór tutaj, jak on siedzi właśnie wysoko w górach, czyli jest, to jest symbol bycia w umyśle, prawda, w rozumie, troszkę niżej tutaj do serca, prawda. Tam jest odpowiedź na twoje pytania, tam jest to, czego szukasz. Bardzo ciekawy tydzień. Ważną rzeczą jest, żebyście uważali, żebyście czegoś nie przegapili. To oczywiście może być na wielu poziomach, łącznie z takim właśnie jakimś takim, z takimi rzeczami prozaicznymi, jak przegapienie jakiegoś terminu czy coś tam. Też na to zwróćcie uwagę. A dla panien, które oczekują właśnie jakichś rozwiązań uczuciowych, no to może być bardzo dobra wróżba, nawet w sytuacjach, gdzie zakrawałoby to na cud. Pozdrawiam serdecznie, drogie panny, życzę wam cudownego, cudownego tygodnia. Wagi. Co dla naszych kochanych wag? Jak się macie, kochani? Co się będzie dla was działo między 5 a 11 września 2022 roku? Wagi słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was? Jakie energie, jakie potencjały dla wag na czas od 5 do 11 września 2022 roku? 10 buław, królowa kielichów i czwórka kielichów, a rada 10 denarów i 10 mieczy z przełożenia. Wygląda na to, drogie wagi, że możecie mieć w tym tygodniu jakiś taki szeroko pojęty tumiwisizm, może się pojawić. Mam aż 30 w czytaniu, z czego 10 mieczy z przełożenia mówi, że rzeczywiście może wam się, że to może być taki czas, w którym po prostu stwierdzicie, dobra, mam to gdzieś. Coś tutaj może być dla was już jakaś sytuacja zbyt ciężka być może. Może to być sytuacja emocjonalna. Może tutaj chodzić o jakąś konkretną osobę. Ale coś tutaj, jakieś odpowiedzialności, które dźwigałyście, drogie wagi, mogą w tym tygodniu wydać się wam po prostu zbyt jakieś takie intensywne, zbyt ciężkie. Możecie mieć taką potrzebę otrzepania się z czegoś. 10 mieczy często im pokazuje taki właśnie taki moment w życiu, gdzie człowiek sobie mówi, że już, że po prostu nie warto jest czegoś robić. Że musi odpocząć trochę. I może tak być u was też, że jakaś sprawa, jakaś sytuacja może dla was już być zbyt jakaś taka wytężona i gdzieś być może nawet właśnie w sercu możecie poczuć, że to nie jest to, że już nie chcecie tak dużo z siebie dawać, jakieś właśnie energetycznie się
po prostu angażować w jakąś sprawę. I myślę, że po prostu odpuścicie. Troszkę może was ta sytuacja, kochani, tak, nie chcę użyć słowa zdołować, bo ono jest takie bardzo stygmatyzujące, ale gdzieś możecie poczuć w tym momencie z jednej strony trochę ulgi, ale z drugiej strony też może wam się wydawać, że sytuacja robi się trudna i że po prostu może nie być jakichś innych możliwości, ale to nieprawda. Tutaj pamiętajcie, że na czwórce kielichów zawsze jest ta właśnie pomocna ręka. Tutaj ktoś wam poda pomocną dłoń, tylko być może tym cudem, o który tutaj chodzi, co wyszedł w czytaniu anielskim dla was, drogie wagi, może być właśnie jakaś nieoczekiwana pomoc w sytuacji, w której stwierdzicie, że no, trzeba tutaj coś odpuścić, trzeba zostawić. Może też taką dodatkową to jest, radą jest dziesiątka denarów. A dziesiątka denarów mówi o tym, żeby zwrócić się do o pomoc na przykład do rodziny albo do instytucji, które mają jakieś takie właśnie tradycje i tak dalej. Ale myślę, że dziesiątka denarów przede wszystkim mówi, żeby zwrócić uwagę na to, co wam daje stabilność i na tym się skupić. Odrzucić coś, co jest już za ciężkie. Oczywiście to może być na przykład angażowanie się w jakąś relację. Też tak może być. I czasami może być tak, że nam się może wydawać, że nie poradzimy sobie, jak zrezygnujemy z jakiejś relacji. A tutaj pokazuje się, że ta pomoc dla was będzie. Jakiś, raczej bym powiedziała, żeby to potraktować właśnie na takiej zasadzie szansy. I wręcz zadbania o siebie, o swoje zdrowie, o swój dobrobyt pod każdym względem. Coś was tutaj, mam takie wrażenie, coś was tutaj uszczupla. Coś tutaj jest jakaś sytuacja, która doprowadza was, że macie takie poczucie, że to, co z siebie dajecie, jest niedoceniane i macie po prostu tego dość. Więc myślę, że w tym tygodniu mogą być jakieś takie sytuacje, jakieś takie rozstrzygnięcia, że postanowicie dokonać jakichś zmian. I ja bym powiedziała tak, nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego. Tutaj też bym powiedziała w tej karcie, ta karta też często mi pokazuje taką radę, żeby się cenić, żeby znać swoją wartość, żeby przypomnieć sobie, że macie swoją wartość. Czy by to było zawodowo, czy w relacjach osobistych, to też tutaj trzeba o tym pamiętać. Pozdrawiam was serdecznie, drogie wagi, i życzę, żeby to był bardzo dobry tydzień dla was. Pozdrawiam serdecznie. Skorpiony. Co dla skorpionów? Jakie energie, jakie potencjały dla was, drogie skorpiony, na czas od 5 do 11 września 2022 roku? Co dla skorpionów na ten czas? Skorpiony. Skorpiony, 5-11 września 2022 roku. Co dla was? Paź buław, dwójka buław i słońce. Wow! Rada, 6 mieczy. Piątka denarów z przełożenia. To jest, kochani, macie niesamowite karty. Piątka denarów mówi o tym, że wasza optyka na ten moment może być taka, że możecie mieć wrażenie, że jakaś sytuacja w waszym życiu jest właśnie jakaś trudna, jest w braku, w niedoborze i tak dalej. Albo że nie możecie czegoś zrobić, że nie da rady, że coś tutaj nie idzie. Tu ten tydzień może być dla was bardzo pomocny, bo też mam takie wrażenie, że jakiś taki zastrzyk energii do was pójdzie.
Mam wrażenie, że niektóre skorpiony po prostu podniosą się z takich przysłowiowych kolan i ruszą ku działaniu. Po prostu obudzą się tak troszkę. Przestaną też myśleć negatywnie, bo tutaj jest takie negatywne myślenie w piątce denarów. Tu jest takie właśnie zastanawianie się, że to jest no, takie też żalenie się na los, takie bardzo taka energia negatywna. A w takim momencie, gdy skupiamy się na żalu, a nie na możliwościach rozwiązania, to nie widzimy tych okazji, jak tutaj ona siedzi w tej piwnicy i nie widzi, że tutaj jest klucz w rogu i mogłaby wyjść, gdyby tak nie ustawiała się w tej roli, że nie może, w roli takiej niemożności. Więc u Was tutaj jest wyjście z takiego jakiegoś poczucia, jakiejś niemocy związanej z jakąś konkretną sytuacją w Waszym życiu i przejścia do działania. Tutaj obudzi się właśnie taka energia, entuzjazm, otworzycie się, mogą się pojawić jakieś zupełnie nowe pomysły, wręcz bym powiedziała, że może Was oświecić, co robić. Jakieś kropki się połączą i będziecie dokładnie wiedzieć, co jest grane, jak działać, jak tą sprawę, która będzie dla Was ważna, doprowadzić do rozkwitu, prawda? Tutaj mogą też się pojawić jakieś nowe początki, jakieś obiecujące plany, może jakaś propozycja dla niektórych, czy zawodowa, czy uczuciowa. Coś tutaj może naprawdę zadziałać dla Was w taki sposób, jak taka trampolina życiowa. Bardzo, bardzo dobre karty. Wręcz bym powiedziała, że to słońce tutaj w tych kartach jest jak ten cud, o którym mowa w czytaniu anielskim. Wróćcie sobie do czytania anielskiego, bo tutaj ono jest bardzo a propos Waszych kart. Piękne, piękne energie. I radą jest szóstka mieczy. Szóstka mieczy, która radzi, żeby właśnie skorzystać z szans, które się pojawią. Skorzystać też być może z pomocy, tak jak tutaj te wrony czy tam kruki ciągną tą łódź, tak samo tutaj w trudnej sytuacji, prawda, może właśnie nastąpić jakaś pomoc. Dodatkowo też szóstka mieczy mówi o zrobieniu takiego milowego kroku. Może niektórzy z Was skorzystają na przykład z jakiejś propozycji zawodowej, gdzie trzeba będzie się wyprowadzić lub całkowicie wszystko zmienić, może nawet zmienić kraj, prawda? Też tutaj może to być dla niektórych, bo to jest czytanie ogólne, dlatego mówię, że dla jednych to może być wyjazd, prawda? A dla innych może to być właśnie uniknięcie jakiegoś problemu. Takie zadziałanie, skorzystanie z jakichś nowych możliwości, obranie takiego kierunku, który będzie taką drogą po ten cud. Bardzo dobre karty macie. Drogie skorpiony, skorzystajcie z tego. Na pewno nie jest to tydzień, w którym trzeba siadać z podkuloną głową. Absolutnie. Absolutnie nie. Tutaj właśnie trzeba się rozglądać. Trzeba być otwartym, żywym, kreatywnym i też do życia otwierać się właśnie w ten sposób, co masz dla mnie dobrego, a nie co znowu złego mi przynosisz. To jest też tutaj bardzo ważne. Otwierajcie się, życie Wam będzie dawać dobre rzeczy. Karta Słońca, najlepsza karta w tarocie. Otwórzcie się na cud. To od Was tylko zależy. Tak jak tutaj w tej karcie było napisane. Przeczytajcie, wróćcie do tej karty. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę, kochani, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Strzelce. Co dla naszych kochanych strzelców? Jakie energie, jakie potencjały dla Was, drogie strzelce, na ten czas? 5-11 września 2022 roku. Co dla strzelców? Strzelce, 5-11 września 2022 roku. Rycerz kielichów, paź buław, trójka mieczy, rada as denarów i czwórka mieczy z przełożenia.
Kochani, to jest tydzień, w którym ja myślę, że to jest takie połączenie z zeszłego tygodnia, bo zeszłego czy jeszcze z poprzedniego, już nie pamiętam dokładnie, ale ostatnie tygodnie mieliście często czwórkę mieczy. Ona się gdzieś tam kręciła, pojawiała. To jest taki czas odpoczywania, czas rekonwalescencji może dla niektórych. Też takie pamiętanie, żeby się dobrze wysypiać, żeby o siebie zadbać, żeby też trochę po prostu odpocząć. I myślę, że niektóre strzelce mogą mieć ten czas właśnie wypełniony, znaczy ten tydzień mogą mieć taki wypełniony dużą ilością różnego rodzaju działań i aktywnością, a jednocześnie i cieszyć się z tego, a jednocześnie gdzieś albo kondycja fizyczna wasza, albo nie do końca niektóre sprawy będą wam pasować, i tutaj się aż prosi, żebyście troszeczkę podeszli w nowy sposób do tego, co będzie się działo do waszego życia. Znaczy, w nowy sposób mówię tutaj, żeby też nauczyć się wykorzystywać energię taką zupełnie nową, która się pojawia. Czyli nie trzymać się też za bardzo przeszłości, bo tutaj, w tej czwórce, w czwórce mieczy, to jest tutaj leczenie tego serduszka. Tutaj też mamy to serce, które myślimy, że w jakiś sposób zostało zranione. Ja oczywiście dla niektórych strzelców ten tydzień może mieć takie sytuacje, w których nie do końca jakaś sprawa, zwłaszcza dla osób, które są w związkach, nie do końca jakaś sprawa może ułożyć się po waszej myśli. Ale radą jest to, żeby od razu w sytuacjach, które wam się nie podobają, od razu tworzyć nową możliwość. Czyli nie zagłębiać się za bardzo w narzekaniu, tylko podsumować, powiedzieć, co ci się nie podoba i działać na nowo, tworzyć nową płaszczyznę. Tutaj nie chodzi o to, by w nieskończoność narzekać, żeby nie wpadać też w takie stany odizolowania się, łapania focha i tak dalej. Jeżeli na przykład w relacji coś ci się nie podoba, to też po prostu o tym powiedz w taki sposób, żeby przekuć to na dobre, na nowe dobre. Jeśli w pracy na przykład są jakieś sytuacje, które nie do końca ci pasują, być może z powodu jakiegoś lekkiego podejścia jakiejś osoby, niezbyt takiego dorosłego podejścia, no to też staraj się to, jako osoba, która widzi to lepiej, staraj się stworzyć nową płaszczyznę rozwiązywania tych problemów. Czasami tak jest, że ludzie zachowują się niefrasobliwie, dlatego, że na przykład nie wiedzą, że są inne możliwości. Czasami trzeba pokazać innym, że można sprawy rozwiązywać w zupełnie nowy sposób. I myślę, że też tutaj o to chodzi. Tu jakaś sytuacja, jakaś relacja będzie wymagała takiego odświeżenia, i myślę, że wam się to uda. Że uda wam się zakończyć jakiś problem, który być może narastał od dawna, gdzie jakiś żal był trzymany w sercu przez dłuższy czas. Pamiętajcie, że mamy w tym tygodniu kartę anielską cudów na ten tydzień, więc też pewne sytuacje mogą być przez was potraktowane jako taki właśnie przysłowiowy cud, że coś, co wydawało się, że już nigdy się nie dogadacie, nagle może okazać się, że znajdziecie jakiś wspólny punkt i uda wam się to właśnie zrealizować, naprawić. Karta cuda, warto wrócić do tej karty na początku filmu, tam w pierwszych minutach mówię o znaczeniu tej karty. Pozdrawiam serdecznie, drogie strzelce, trzymajcie się ciepło, niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Koziorożce, co dla was, kochane koziołki? Jakie energie, jakie potencjały dla was na czas od 5 do 11 września 2022 roku. Koziorożce, koziorożce. 5-11 września 2022 roku.
Jakie energie, jakie potencjały dla Was, kochane koziołki. Koziorożce, 5-11 września 2022 roku. 10 kielichów, kapłan i dwójka buław, rada, 8 kielichów i czwórka mieczy z przełożenia. Okej, kochani, wygląda na to, że ten tydzień będzie takim czasem, w którym być może zdecydujecie się na nowy kierunek życiowy w jakiejś konkretnej sprawie. Dla jednych mogą to być sprawy uczuciowe, dla innych relacje lub jakieś oczywiście sprawy zawodowe też mogą być, ale mam takie wrażenie, że ktoś Wam być może doradzi jakieś zupełnie nowe spojrzenie na jakąś sytuację. Łatwiej będzie Wam na to spojrzeć z tej nowej perspektywy. Być może pojawią się jakieś nowe okazje, nowe możliwości. Pamiętajcie, że mamy kartę cudów na ten tydzień, więc tu trzeba się z tymi cudami liczyć i trzeba na te cuda liczyć. Wróćcie sobie do czytania na początku filmu, tam o tym mówię dosłownie 2 minutki. Kochani, tydzień pod znakiem dokonania wyboru kierunku. Radą jest tutaj 8 kielichów, a 8 kielichów mówi tak, jeśli jako rada, jeśli już coś dla Ciebie nie stanowi wartości, jeśli już wiesz, że w jakimś miejscu, na przykład w miejscu pracy, powiedzmy, albo w jakiejś relacji, coś już dla Ciebie nie jest takie, jak powinno być, albo sposób rozwiązywania problemu jakiegoś nie jest taki, to trzeba przyjąć nowy kierunek. Tutaj ona bez żalu zostawia za sobą coś, co jeszcze tutaj płonie, coś, co jeszcze można by było w ten sposób funkcjonować, ale idzie do większego światła, idzie do tutaj w stronę słońca, czyli w stronę większych wartości dla siebie. I myślę, że w tym tygodniu wiele osób spod znaku koziorożca będą szukały właśnie takiego rozwiązania, będą zostawiały za sobą coś, co Was męczy, coś, co po prostu ciągle powoduje jakieś takie sytuacje, w których musicie później odchorować coś. Więc może to być jakaś praca trudna, może to być jakaś relacja, która też gdzieś w jakiś sposób powoduje takie jakieś zamieszanie w Waszym życiu i jest toksyczna, prawda? Więc też warto na to zwrócić uwagę. Będziecie mieć wsparcie od Waszych bliskich, będziecie mieć też tutaj wspomaganie sił wyższych, bo karta kapłana też zawsze o tym mówi, ale ważne jest, żeby się otworzyć na te nowe możliwości. Ja tutaj nie mówię o tym, że na przykład trzeba całkowicie zostawić pracę, ale na przykład pracę czy partnera. Tutaj może być zmiana postępowania i to też już może bardzo wiele dać. To, co do tej pory było, przynosiło złe efekty, niszczyło Was gdzieś wewnętrznie, więc trzeba się otworzyć na nową drogę realizacji. Na ile oczywiście jesteście w stanie sobie sami pozwolić, ale też wiadomo, żeby jeżeli już ruszycie w tę drogę, to z nadzieją na właśnie na cuda, z nadzieją na realizację i na to, że jest to dobra droga, że to jest właściwy kierunek. Tego Wam życzę, żebyście odnalazły, drogie koziorożce, ten właściwy kierunek, taki, który to spełnienie Wam da. Pozdrawiam serdecznie, drogie koziorożce, niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Wodniki. Co dla naszych kochanych wodników? Jakie energie, jakie potencjały dla Was? Wodniki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani, na ten czas? Wodniki, 5-11 września 2022 roku. Wodniki, 5-11 września 2022 roku.
rycerz buław, 10 kielichów i czwórka buław. Rada, 7 denarów i 5 kielichów z przełożenia. Kochani, przede wszystkim ważna rzecz, że w tym tygodniu tak jakby zamykacie za sobą jakąś przeszłość. Tutaj jest piątka kielichów z przełożenia, więc te rzeczy, które odczuwaliście jako jakieś straty, czy mieliście jakiś żal, czy jakieś sentymenty do czegoś, to już zostaje tak jakby za wami. I warto się po prostu od tego odciąć, mieć taką świadomość, że to, co było, to już było. Teraz zaczynacie tak jakby od nowa. I myślę, że ten tydzień może należeć do takich bardzo energicznych tygodni. Tutaj dużo może się podziać, może być wejście w jakąś interesującą społeczność. Dziesiątka kielichów, no to jest spełnienie też w pewnym sensie dla niektórych uczuciowe, więc też może niektórzy z Was będą gdzieś w jakichś na przykład podróżach, bo rycerz buław może mówić o podróżach, gdzieś ze swoimi ukochanymi, ale też jest to wejście w społeczność ludzi, których się lubi i też jest taki feedback od tych ludzi. Tutaj jest naprawdę przyjemny tydzień, przyjemny czas. Oczywiście od Was będzie zależało, na ile sobie pozwolicie, prawda? Na ile pozwolicie sobie odczuwać, współodczuwać z innymi. Tu wasza otwartość na nowe rzeczy może być kluczowa. Ważne jest, żeby to, co było, świadomie zakończyć. Żeby już pożegnać coś, co gdzieś nie dawało wam spokoju, coś, co gdzieś wam się już od dawna wymykało. Tutaj trzeba to tak jakby zostawić ze sobą. Radą jest 7 denarów, a 7 denarów to jest karta, która mówi rób swoje, troszcz się. Troszcz się też o siebie, o swoje życie, też o osoby, które są dla Ciebie ważne, o sprawy, które są dla Ciebie ważne. Tutaj chuchaj i dmuchaj na to, tak jak ten mężczyzna, prawda, tutaj swoją, tak jakby daje rejki na tą roślinkę, żeby zaowocowała, prawda, żeby przyniosła mu korzyści, więc też to jest taki tydzień, żeby zadbać o swoje sprawy, skupić się na tym, przestać żałować tego, co już było i skupić się na tym, co jest ważne, to na co masz wpływ tu i teraz. I oczywiście też zwrócić uwagę na osoby, które są dookoła ciebie, bo w tym tygodniu mogą być naprawdę bardzo fajne relacje z ludźmi i też mogą się przydarzyć sytuacje, które przyniosą ci dużo po prostu radości, drogi wodniku. Więc też nawet mogą się wydarzyć takie rzeczy, które w pewnym sensie możesz odebrać jako takie właśnie cuda życiowe. Że może być lepiej niż myślałeś. Lepszy przepływ też energetyczny w relacjach i w ogóle między ludźmi. Więc otwierajcie się, drogie wodniki, na szczęście, na miłość, na energię i na realizację też różnych miłych rzeczy. Też mogą być jakieś imprezy, jakieś spotkania, które po prostu też mogą przynieść Wam wiele radości. Także bądźcie w otwartości na to wszystko, co najlepsze dla Was i trzymajcie rękę na pulsie Waszych spraw. Nawet jeśli ten tydzień miałby być taki trochę właśnie jeszcze taki luźniejszy, taki rozrywkowy nawet trochę, to też pamiętajcie, że najważniejsze jest pilnować swoich spraw. Pozdrawiam serdecznie, drogie wodniki. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Napiję się chwileczkę. Ok. Rybki. Drogie ryby, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały dla Was na czas od 5 do 11 września 2022 roku? Nasze kochane ryby słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was? Ryby, 5-11 września 2022 roku. Król kielichów. Kapłanka,
dwójka denarów, rada, szóstka buław. Okej, no kochani, powiem tak, jest jakaś sprawa, wokół której tak trochę chodzicie, jak to chodził lisek koło drogi, nie? Tutaj coś przy czymś chodzicie, coś próbujecie uzyskać. Może dla niektórych to jest jakaś osoba, która wam się podoba. Może niektórzy są już w jakichś związkach, które są ukryte, na przykład, które nie są jawnymi związkami. Coś tutaj takiego się może w tym tygodniu pojawiać, że będziecie mieć taką potrzebę być może ujawnienia niektórych rzeczy lub właśnie ujawnienia siebie w jakiejś konkretnej sprawie, chociażby po to, żeby osiągnąć sukces. Radą jest szóstka buław, czyli walcz o swoje marzenia, wyjść z cienia. Tutaj ona stoi w świetle reflektorów, prawda? Więc to jest wyjście z tego cienia i z tego cienia. Tutaj już wystarczy w jakiejś sprawie dyskrecji i takiego chodzenia na paluszkach. Tu trzeba wziąć jakąś odpowiedzialność i zacząć tu w szóstce, w dwójce, dwójka denarów to wskazuje na taką, na złapanie takiej równowagi nawet w sytuacji, która nie do końca może być wygodna. Więc otwierajcie swoje serca, no to jest wasz król, prawda? Więc tu myślę, że jest duża szansa na jakieś powodzenie w jakiejś sprawie. Pamiętajcie, że z karty anielskiej mamy kartę cudów. Wróćcie do czytania anielskiego na początku filmu. Tam dosłownie chwilę o tym mówię, a bardzo ważne może to być dla was znaczenie tej karty, bo tutaj trzeba zaufać właśnie, zaufać, że może być właśnie sukces w jakiejś sprawie. To jest, myślę, że to jest taka ważna, że ten tydzień może być dla was ważny pod tym względem, że możecie na coś po prostu się odważyć i śmiało o to zawalczyć, wierząc właśnie w ten cud. Zwłaszcza jeśli jest jakaś sytuacja, przy której krążą jeszcze jakieś inne osoby, bo też tak może być. Kto będzie zwycięzcą? Ten, który się odważy. Pozdrawiam serdecznie, drogie ryby, niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Baranki, co dla was? Co dla naszych kochanych baranków na czas od 5 do 11 września 2022 roku? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych baranków? Barany słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, kochani? Barany, 5-11 września 2022 roku. Dwójka denarów, eremita i paź buław, rada, rycerz buław. Paź buław, rycerz buław, wasi rycerze, jeszcze paź denarów z przełożenia. Dużo takich energii nowego początku. Ten tydzień może być też takim startowym tygodniem dla was z nowymi jakimiś sprawami, z nowymi rzeczami. Może jakieś nowe projekty będziecie mieć. Jeszcze as buław z przełożenia, więc tym bardziej jakieś takie startowanie z nowymi rzeczami u was w tym tygodniu. Może dla niektórych z was po prostu jest to tydzień pójścia waszych pociech do szkoły, więc też to może to być brane pod uwagę, bo mamy tutaj dwa paziki, więc może też tak być. Ale dla innych osób to może być nowy początek, czy po wakacjach w pracy, czy po prostu czas, w którym będziecie wdrażać jakieś nowe rzeczy. Też tydzień, w którym będziecie potrzebować trochę takiego czasu dla siebie. Bo tutaj mamy tego eremitę w środku czytania, który mówi o tym, że jakieś sprawy będą wymagały przez was być może przemyślenia, zwrócenia uwagi,
na jakieś rzeczy. Może też będziecie po prostu potrzebować po całym dniu trochę takiego świętego spokoju, żeby właśnie sobie przemyśleć, poukładać wszystko, jakiś nowy plan w głowie, żeby potem już na lekko to realizować. Dodatkowo karta eremity też może oznaczać jakąś konkretną osobę, która w tym tygodniu może Wam służyć za właśnie jakieś takie wsparcie lub podać jakiś pomysł do realizacji, dzięki czemu właśnie uda Wam się rozpocząć jakieś nowe działania. Radą jest rycerz buław, a rycerz buław radzi, żeby działać szybko, żeby się nie ociągać, prawda? Że jeżeli przyjdzie Wam jakiś pomysł do realizacji, to po prostu bierzcie sprawy w swoje ręce, działajcie. Jeżeli Wam przyjdzie jakiś pomysł, zaproszenie na przykład, bo to też tutaj przy Paziu może być, żeby na przykład, nie wiem, gdzieś pojechać, eremita też jest podróżnikiem, jak najbardziej, to też warto to zrealizować, bo rycerz buław też podróżuje. Więc może w ogóle te karty też zachęcają do takiej aktywności, ale bardziej w swoich sprawach, w konkretach. Więc zwróćcie też na to uwagę, co w tym tygodniu, jakie pomysły Wam przyjdą. Może nawet ja bym powiedziała, zapisujcie sobie. Bo tutaj mogą pojawić się jakieś takie rzeczy, dzięki którym po prostu uda Wam się złapać taki życiowy balans na ten moment w życiu. I też wsparcie, które w tym tygodniu uzyskacie, też może bardzo przyspieszyć Wasze sprawy. Tu jakieś okazje, które się pojawią, one mogą być właśnie, mogą trochę zakrawać na cud. Więc dlatego może trzeba będzie szybko coś realizować, żeby złapać okazję, złapać jakąś szansę na nową możliwość. Wróćcie sobie do czytania anielskiego na początku filmu. Ja Wam życzę, drogie baranki, żebyście te okazje złapały w lot. I żeby one później w waszym życiu rosły, owocowały, żeby przyniosły wam dużo szczęścia. Pozdrawiam serdecznie, życzę wam cudownego tygodnia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Byki. Co dla byków? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych byków? Byki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, drogie byki, na ten czas? Byki, 5-11 września 2022 roku. Co dla byków? 7 buław, wisielec i as mieczy. Rada. Karta głupca. No widać, że będziecie szukać w tym tygodniu jakichś nowych rozwiązań. Jest jakaś sprawa, która jest dla Was priorytetem i po prostu gonicie w tę stronę. To jest dla Was, myślę, bardzo ważne. Oparliście się albo będziecie w tym tygodniu już opierać się jakimś naciskom z innych stron. Ale to też, ten opór może doprowadzić do takiej sytuacji, w której pewne sprawy trzeba będzie po prostu przemyśleć i wymyśleć nowe rozwiązania. I te nowe rozwiązania będą korzystne dla Was. Ja myślę, że nawet w sytuacji, w której do tej pory było Wam jakoś być może niewygodnie i szukaliście jakiegoś takiego rozwiązania, to nawet ta cała sytuacja, która wcześniej mogło się wydawać, że nie ma z niej jakichś dobrych wyjść, może się okazać, że znajdziecie w ogóle jakieś super rozwiązanie. Mamy kartę cudu z czytania anielskiego. Wróćcie sobie do tego czytania na początku filmu. Karta anielska, ona tutaj sugeruje, że te rozwiązania, które przepraszam, które wymyślicie, które Wam przyjdą do głowy, to mogą być takie rozwiązania typu, aha, to jest tak właśnie. To mogą być takie rozwiązania właśnie, hurra, udało się. Wpadłam na taki albo wpadłem na taki pomysł, co wcześniej w ogóle nie brałem tego pod uwagę i nie było szans na to. Teraz te szanse mogą być. I radą jest działaj po nowemu.
jest karta głupca, karta nowego początku, karta śmiałych rozwiązań, czasem nawet takich zuchwałych, bym powiedziała, bo w karcie głupca to jest taka wiara, że mi się uda i nic, i tyle po prostu. Liczysz na cud? Ktoś powie, tak, liczę na cud, prawda? Więc czasami warto jest tu postawić na swoim i przemyśleć wszystkie sprawy, przeorganizować się na przykład, po to, żeby ta droga dla Was była otwarta. Czasami warto być zero-jedynkowym. Ja myślę, że w tym tygodniu tacy właśnie możecie być. I sprawy, które do tej pory gdzieś tam ciągnęły się, będą mogły dzięki temu ruszyć z kopyta. Dzięki temu właśnie. Wierzcie w cud. Pozdrawiam serdecznie. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, drogie byki. Bliźnięta. Co dla bliźniąt? Jakie energie, jakie potencjały na czas od 5 do 11 września 2022 roku? Co dla Was, drogie bliźnięta? Bliźnięta słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani? Bliźnięta, 5-11 września 2022 roku. Co dla bliźniąt? Umiarkowanie, paś kielichów i rycerz kielichów. Rada, kochankowie, wow. I paś była z przełożenia. Kochani, to przede wszystkim widać, że w ten tydzień będziecie wchodzić ochoczo, z radością, z taką lekkością, pojawi się jakiś taki nowy entuzjazm, też taki powrót do sił, witalności, więc korzystajcie z tego i powiedziałabym tak, że jakaś relacja dla niektórych z Was, może to być relacja, dla innych może to być jakiś projekt, czyli zakochanie się w czymś. Ja mam takie wrażenie, że to jest przejście z czasu neutralności, która pokazuje się w karcie umiarkowania, do takiego coraz większego zainteresowania albo czymś, jakąś sprawą, może jakąś sztuką, może jakimś waszym rozwinięciem jakiegoś talentu, albo relacji z jakąś konkretną osobą. Tutaj paś kielichów przechodzi w rycerza kielichów. To jest stopniowana energia. To jest tak jakby zakochiwanie się w kimś. Radą jest otwórz swoje serce na więcej, bo tutaj mamy już kochanków, więc niektóre bliźnięta w tym tygodniu być może będą ocieplały swoje serduszka. No. Z drugiej strony też te karty mogą pokazywać na przykład rozwijanie jakiegoś talentu, dokonywanie wyborów i zakochanie się w czymś, zakochanie się w czymś. W tym, co robicie, może w jakaś pasja tutaj i jest to dokonanie wyboru, że tak, chcę to robić, być może nawet zawodowo, prawda? Więc tu ta karta cudów z przełożenia, wróćcie do czytania na początku filmu, kochani, powtarzam to dzisiaj za każdym razem, ale przy tej karcie koniecznie trzeba wrócić i pamiętajcie, że te karty anielskie tutaj są bardzo ważne. I tutaj u Was naprawdę może być takie, jak to się mówi, złapanie Pana Boga za nogi. Otwarcie na to, że cuda się zdarzają, że nareszcie może coś się zacząć układać. Tutaj jest bardzo, bardzo pięknie pokazane. Następuje czas takiego uzdrowienia poprzez też, kochani, zrozumienie takie głębokie, że myśl podąża za uwagą, że nasze myśli tworzą rzeczywistość, a tak dzieją się cuda. Więc też skupiajcie się na pozytywach, otwierajcie się. Otwierajcie się, tu jest szansa, tu jest jakaś niespodzianka dla Was, coś, życie ma dla Was coś dobrego. Więc dla jednych to może być nowa miłość, dla innych to może być właśnie wejście w jakąś pasję, która da Wam dużo, dużo takiego prawdziwego spełnienia. Takie właśnie zakochanie się w robieniu czegoś. Bardzo dobry tydzień. Otwierajcie się, dokonujcie wyborów, idźcie za energią swojego serca. Pozdrawiam serdecznie.
drogie bliźnięta, niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Raczki. Co dla naszych raczków na czas od 5 do 11 września 2022 roku? Raczki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani, na ten czas? Raczki. 5-11 września 2022 roku. Raki. 5-11 września 2022 roku. Co dla Was? Mag. 6 mieczy. I kochankowie. Rada. Kapłanka. Okej, czwórka kielichów z przełożenia. Kochani, pierwsza rzecz tutaj, jaka mi się pojawia, to jest karta z przełożenia. To jest karta wejścia w ten tydzień, która mówi: obudź się. Obudź się, raczku, żeby coś ci nie przelatywało koło nosa. Tu jakieś szanse się pojawiają, tutaj na jakiejś rączce dostajesz bonus, prawda? A tak jakby tego nie widzisz. Coś tutaj trzeba się otworzyć, wyjść może z jakiejś takiej melancholii, z tego przeniesienia takiego, z tego czasu, może przejścia z lata na jesień i tak dalej. No jeszcze takiej jesieni nie mamy kalendarzowej, ale zawsze ten moment końca wakacji jest takim momentem przejściowym, więc może trzeba się tutaj troszeczkę obudzić i rozejrzeć dookoła. No i brać sprawy w swoje ręce. Tu w karcie maga jest szansa na nowe początki, nowe możliwości, też na działanie. Myślę, że w ogóle to jest taki czas, ten tydzień może być dla Was takim czasem, gdzie po prostu Wam się przyfarci i to uda Wam się dzięki takiemu przebudzeniu, ocknięciu się tak jakby, sięgnięciu głębiej i wysłuchaniu swojej intuicji. W ogóle to jest taki tydzień, w którym powinnyście, drogie raki, słuchać swojej intuicji. No, wasza karta między innymi, prawda? Też. Ale też karta kapłanki mówi właśnie: słuchaj swojego głosu wewnętrznego, słuchaj intuicji, niech się zadzieją w twoim życiu te cuda, o których mówi karta anielska. Tutaj warto na to zwrócić uwagę, kochani. Wróćcie sobie do czytania na początku filmu. Dla niektórych z Was ten czas może być bardzo, bardzo korzystny. Mogą przyspieszyć Wasze sprawy. Możecie uniknąć też jakichś problemów czy jakichś sytuacji, których do tej pory się baliście. Możecie zrobić naprawdę taki duży krok do przodu. Dokonać takich właściwych wyborów życiowych, co po prostu przyspieszy Wasze sprawy. Myślę, że w tym tygodniu też możecie mieć takie wrażenie, że macie na wszystko wpływ, że to, co robicie, przynosi konkretne efekty. I dzięki temu też właśnie może nastąpić takie przyspieszenie w Waszym życiu. Oczywiście tutaj dla niektórych z Was to mogą być też sprawy związane z uczuciami, prawda? Tutaj mamy kartę kochanków, więc to jest też takie umiejętność takiego dogadania się z partnerem, ale nie uda się to, gdy na przykład będziecie wchodzić w tak zwanego focha. Czwórka kielichów bardzo często pokazuje mi takiego focha życiowego, że to mi nie pasuje, tamto mi nie pasuje i wtedy ta relacja gdzieś zapada się. A tu trzeba się zastanowić, co jest najważniejsze tak naprawdę. Trzeba zobaczyć też czyjeś starania, tak jak tutaj właśnie ta ręka podaje miseczkę. Więc jeśli to Ty będziesz tą osobą, która podaje miseczkę, to też warto pomóc, na przykład wesprzeć tą drugą osobę, żeby zauważyła, żeby zrozumiała pewne rzeczy. A jeśli to Ty jesteś tą osobą, która strzela focha na przykład i nie widzi tych starań drugiej osoby, to zacznij brać sprawy w swoje ręce i idź za głosem swojego serca. Zacznij działać naprawdę, na pełnych obrotach. Wtedy to wsparcie z Twojej strony będzie zauważone i to bardzo wzmocni Wasz związek.
Jeśli by chodziło tutaj o sprawy zawodowe, to tutaj bym powiedziała, rzuć się na głęboką wodę. Pozwól sobie zrobić więcej. Bierz sprawy w swoje ręce tutaj w Magu i dokonuj wyborów, nawet jeśli oznaczałoby to zmianę pracy i pójście za tym, czego tak naprawdę chcesz. Jeśli obecna praca nudzi ciebie, to idź za głosem serca, szukaj czegoś nowego. Tutaj też jest szansa znalezienia czegoś, w czym naprawdę będziesz się spełniać. Pracę, którą naprawdę będziesz kochać. Więc ten tydzień może być tutaj decydujący. Poczuj głęboko, czego tak naprawdę chcesz. Tutaj ta odpowiedź na to pytanie będzie płynęła z twojego wnętrza i może być kluczowa i może otworzyć ci drogę do tych cudów, o których mówi karta anielska. Pozdrawiam serdecznie, kochane raczki. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Lwy. Co dla naszych kochanych lwów? Lwy słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was? Jakie energie, jakie potencjały na czas od 5 do 11 września 2022 roku? Co dla was, drogie lwy? Lwy, 5-11 września 2022 roku. Drugiego roku. Co dla lwów? Siła, królowa denarów i as kielichów, rada, piątka mieczy. Okej. I królowa była wasza królowa z przełożenia. Drogie lwy, ja zacznę tutaj od rady. Przestańcie walczyć. Znaczy tutaj mówię w sensie takim, żeby nie stawać okoniem, żeby nie próbować, nie konfliktować się z otoczeniem. I też jeśli by chodziło o konflikty wewnętrzne, to po prostu sobie odpuśćcie i zacznijcie się po prostu cieszyć życiem, bawić się, otwierać swoje serce. To jest, to może być dla was naprawdę bardzo dobry tydzień. Bardzo dobry tydzień, w którym możecie poczuć się bardzo tak też komfortowo, wygodnie, szczęśliwie. Spełniając swoje pragnienia, swoje marzenia, też będąc aktywnymi. Tydzień, w którym dla niektórych z was może pojawić się nowa miłość. Karta anioła cudów tutaj się pokazała, więc pamiętajcie, wróćcie sobie do czytania anielskiego na początku filmu. Może tutaj być, może właśnie dla was być tym cudem, dla niektórych lwów właśnie nowa miłość. Może tym cudem być nowe zainteresowanie, coś takiego, co was pociągnie na tyle, że na tyle was to zainteresuje, że będziecie chcieli to robić, że będziecie chcieli aktywnie wejść w działanie. Coś, co też da wam taką przyjemność życia. Myślę, że też tydzień, w którym dla lwów, które miały ostatnio problemy, na przykład zdrowotne, czy jakieś takie z samopoczuciem, też jest powrót sił, powrót do aktywności, powrót do działania. Może właśnie ta odwaga życiowa w was na tyle będzie już wysoka, że odpuścicie sobie jakieś potrzeby udowadniania sobie lub innym czegokolwiek. Próby też walki o coś. To jest tutaj bardziej na zasadzie takiego gryzienia się, na przykład, czy powinnam być taka, czy taka, czy powinienem robić coś tam, czy coś tam. Albo czy ja jestem lepszy, czy Kowalski, czy tam inny jakiś, nie? Czy powinienem tutaj rywalizować z kimś, czy nie? Nie, tutaj ten tydzień jest odpuszczenie sobie tego i patrzenie na wszystko sercem i uświadomienie sobie, że jestem dobry taki, jaki jestem, prawda? Po prostu jestem lwem, więc co tutaj dużo można powiedzieć, kochani? No, lew to lew. On jest już królem, więc co tutaj się gryźć? Po co się tutaj gryźć? Lew się otwiera na cuda i cuda do niego idą. Same dobre rzeczy. Na to się otwierajcie, drogie lwy. Nie twórzcie sztucznych problemów, bo tylko wy się tym będziecie zagryzać, a to jest zupełnie niepotrzebne. Tu w tym tygodniu jedyną rzeczą, jaka wam jest potrzebna,
to otwarte serce i odwaga, odwaga życiowa w realizowaniu tego, o czym marzycie, czego pragniecie i cieszeniu się tym po prostu. Pozdrawiam Was serdecznie, drogie lwy, niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Kochani, dziękuję Wam bardzo za kolejne wspólne czytanie. Życzę nam wszystkim, niech to będzie cudowny, cudowny tydzień. Wszystkiego dobrego, buziaki, ściskam wszystkich gorąco i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!